Witajcie. Dziś opowiemy Wam o starożytnych wynalazkach, o których słyszało niewiele osób. Nic nie stoi w miejscu, a naukowcy każdego dnia odkrywają coraz to nowe technologie. Niemniej jednak niektóre starożytne rozwiązania wciąż pozostają dla nich tajemnicą. W dzisiejszym wydaniu pokażemy Wam 10 starożytnych technologii, których współcześni naukowcy nadal nie mogą zrozumieć. 1. Dysk Phaistos. Artefakt ten odkrył w 1908 roku włoski archeolog Luigi Pernier podczas wykopalisk na Krecie. Ten dysk, znany również jako kamień Rosetta, wykonano z wypalanej gliny. Ma około 15 cm średnicy i pochodzi z późnej epoki brązu. Obie strony dysku pokrywają 242 ułożone spiralne symbole, których znaczenia jeszcze nie rozszyfrowano. Istnieje wiele teorii na ich temat. Niektórzy uważają, że powstały jako odcisk jakiejś pieczęci. To sugerowałoby, że mamy do czynienia z najstarszym drukiem na świecie lub że sam krążek był formą pieczęci. W ten sposób można mówić o pierwszej prasie drukarskiej na świecie. Popularna okazała się również teoria, że to coś w rodzaju notacji muzycznej, kalendarza lub gry. Wiadomo na pewno jedynie tyle, że naukowcy wciąż nie rozszyfrowali symboli. 2. Stal damasceńska. Chrześcijańscy rycerze, którzy walczyli w krucjatach na obcych ziemiach, mieli tam do czynienia z bronią, której nigdy wcześniej nie widzieli. Miecze przeciwników odlano ze stali damasceńskiej. Siła i elastyczność tego metalu, a także falisty kształt mieczy uczyniły z nich wyjątkową broń. Naukowcy udowodnili, że taki miecz może przeciąć jedwabną nić wiszącą w powietrzu lub odciąć kawałek kamienia jednym ciosem, nie pozostawiając rys na stali. Miecze kuto ze stali tyglowej. Technologia ich produkcji nie była znana Europejczykom. Wykonano je z mieszanki żelaza, drewna, pyłu liściastego oraz węgla. Tajemnica konstruowania mieczy ze stali damasceńskiej umarła wraz z odejściem ostatniego, znającego ją kowala około 1700 roku. Niedawno naukowcy z Uniwersytetu w Madrycie twierdzili, że udało im się odkryć skład stali damasceńskiej, a nawet opatentować nowy stop o wysokiej zawartości węgla. Dyskusje na temat składu legendarnej stali wciąż trwają. 3. Miecz Ulfberta. W całej północnej Europie archeolodzy odkryli dużą liczbę grobów wikingów. Do najciekawszych ukrytych w nich znalezisk należy 171 egzemplarzy tzw. miecza Ulfberta. Naukowcy przyznają, że technologia konstruowania tych mieczy wyprzedziła czasy wikingów. Otrzymały one swoją nazwę dzięki wygrawerowaniu znaków plus Ulfbert plus na ostrzu. Ich znaczenie nadal pozostaje nieznane. Skład miecza to 99,9% czystego metalu, niemal bez zanieczyszczeń, z odrobiną węgla. Zdaniem ekspertów ta technologia była zbyt nowoczesna dla wikingów, a znane odpowiedniki zaczęły pojawiać się dopiero 800 lat później i to w innych rejonach świata. To podobna sytuacja jak ze stalą damasceńską. W 2014 roku odkryto grobowiec wikingów z IX wieku. W środku trafiono na symbole arabskie, co dało początek teorii, że miecze Ulfberta i broń muzułmanów, która pojawiła się kilka wieków później, są w jakiś sposób powiązane. Nigdy nie trafiono na inne dowody potwierdzające tę wersję. 4. Ogień grecki. Starożytni naukowcy pozostawili światu ogromną liczbę wynalazków, z których niektóre nadal pozostają tajemnicą dla współczesnej nauki. Ogień grecki, wymyślony w Bizancjum w VII wieku, to jedna z największych tego typu tajemnic. Tej ciekłej substancji wystrzelonej ze statku pod ciśnieniem nie można było ugasić wodą. Ogień rozprzestrzeniał się bardzo szybko. Ten wynalazek pomógł Bizancjum wygrać wiele bitew morskich, a także był inspiracją dla dzikiego ognia ze słynnego serialu Gra o Tron. Naukowcom z jednego z programów National Geographic udało się osiągnąć podobny efekt do greckiego ognia. Stworzyli działający pod ciśnieniem miotacz ognia, który rozpyla gorącą mieszaninę oleju i żywicy. Jednocześnie niektórzy naukowcy uważają, że częścią starożytnego greckiego ognia mogły być nawet takie substancje jak siarka i amoniak. Oryginalny przepis na miksturę był przechowywany w Bizancjum w wielkiej tajemnicy i nie przetrwał do dziś. Historycy i naukowcy naszych czasów wciąż próbują znaleźć lub odtworzyć przepis na słynny grecki ogień.
5. Rękopis Wojnisza. Wilfred Wojnisz, antykwariusz litewski polskiego pochodzenia, jako pierwszy zwrócił uwagę na starożytny rękopis nieznanego autora. Wojnisz poświęcił całe swoje życie studiowaniu dokumentu składającego się z 246 stron odręcznego tekstu, którego języka nadal nie można odczytać. W 2009 roku naukowcy przeprowadzili dokładną analizę tekstu. Udało im się dowiedzieć, że rękopis powstał prawdopodobnie w XV wieku. Manuskrypt uzupełniają setki rysunków, które pozwalają na ułożenie dzieła według działów, takie jak botanika, biologia czy astrologia. Na stronach znajduje się również wiele obrazków przedstawiających urządzenia w kształcie tuby. Nie było to nic typowego dla XV wieku. Obecnie wiele osób próbuje rozszyfrować rękopis, ale jak dotąd bezskutecznie. 6. Sejsmograf Zhanghenga. Współczesne sejsmografy wcale nie przypominają pierwszych rejestratorów trzęsień ziemi w historii. Chiński naukowiec i astrolog Zhanghen zbudował swój sejsmograf już w 132 roku przed naszą erą. Urządzeniem było naczynie otoczone metalowymi smokami, których głowy skierowano w kierunku określonych punktów. Pod otwartymi paszczami smoków znajdowały się metalowe ropuchy z otwartymi pyskami. W przypadku trzęsienia ziemi woda zaczynała kapać z paszczy smoka ustawionego od tej samej strony świata, w której nastąpiło to trzęsienie. Urządzenie potrafiło rejestrować trzęsienia ziemi, które miały miejsce nawet 600 km dalej. Zasada działania urządzenia Henga wciąż pozostaje tajemnicą dla naukowców. 7. Kamienne kule z Kostaryki. Ponad 100 takich kul znaleziono w ujściu rzeki Dickfish na półwyspie Nicoya i na wyspie Kanio u wybrzeży Kostaryki na Pacyfiku w 1930 roku. Ich rozmiary wahają się od kilku centymetrów do nawet 2 metrów. Największe ważą 16 ton. Ich ewentualne pochodzenie przypisuje się działalności rdzennych mieszkańców regionu z niesamowitą, unikalną techniką rzeźbienia w kamieniu i polerowania. Być może to ludzie nadali kamiennym kulom tak idealny kształt. Główną tajemnicą nie jest jednak technika wykonywania kul, ale ich cel. Trudno go określić, ponieważ wiele z nich usunięto ze swojego miejsca lub przemieścili je poszukiwacze skarbów. Uważa się, że kule mogły być po prostu kompozycją artystyczną. 8. Żelazna kolumna w Delhi. Czas to śmiertelny wróg zabytków, powodujący nieodwracalne szkody w naszym dziedzictwie. Żelazna kolumna z miasta Delhi, ważąca 6 ton i mająca prawie 7,5 metra wysokości, praktycznie uniknęła korozji przez 1600 lat swojego istnienia. Nadal uważa się ją za cud inżynierii. Jedyną wskazówką dotyczącą sekretnego powstania tej kolumny są odlane na niej napisy. Nawet po kilkunastu wiekach ekspozycji napisy wciąż są wyraźne. Znaczna część naukowców twierdzi, że kolumna zawdzięcza swoją trwałość łagodnemu klimatowi regionu. Inni zaś uważają, że stop metalu zawiera fosfor, który pełni rolę konserwatora konstrukcji. 9. Dwunastościan rzymski. Pomimo tego, że cywilizacja rzymska była już badana we wszystkich jej aspektach przez wiele stuleci, nadal zawiera w sobie dużo tajemnic. Jedna z nich to dwunastościan rzymski. Jego powstanie sięga II wieku przed naszą erą. Te niewielkie przedmioty wykonywano z brązu, rzadziej z kamienia czy żelaza. Mają 12 płaskich, pięciokątnych ścian. Około 100 dwunastościanów znaleziono w różnych krajach, od Anglii po Węgry i zachodnie Włochy, ale większość z nich mieści się w Niemczech i Francji. Do dziś funkcje tych obiektów pozostają tajemnicą. Nie ma o nich wzmianki w tekstach historycznych ani na obrazach z tamtych czasów. To dziwne, biorąc pod uwagę, że w kulturze rzymskiej mówiono dosłownie o wszystkim. Przypuszczalne różne funkcje zastosowania dwunastościanów to m.in. świeczniki, kości do gry, narzędzia do fajki wodnej i inne. Urządzenia mogły również służyć do wróżenia lub do obrzędów religijnych. 10. Mechanizm z antyki Tchiry. Ten pozornie niewyróżniający się kawałek metalu to prawdopodobnie pierwszy komputer analogowy wynaleziony 2000 lat temu.
Mechanizm ten wydostano z dna morskiego w pobliżu greckiej wyspy Antykythera w 1901 roku. Jest podzielony na 82 sekcje, przypominające mechanizm zegara z wieloma zębatkami. Eksperci zajmujący się historią i życiem starożytnego świata uważają, że urządzenie to służyło do monitorowania faz księżyca i prowadzenia kalendarza księżycowego. Pomagał również przewidzieć zaćmienie oraz określał datę rozpoczęcia Igrzysk Olimpijskich. Naukowcy, którzy prowadzili badania nad tym mechanizmem, twierdzą, że żadne podobne mechanizmy nie powstały aż do rewolucji naukowej i technologicznej w XVII wieku. Kto w starożytnym świecie mógł mieć wiedzę porównywalną do współczesnych specjalistów? To wszystko na dziś. Nie zapomnijcie ocenić tego wideo i zasubskrybować naszego kanału. Do zobaczenia wkrótce!